Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór w Nowosądeckiej Małej Galerii. Otwieramy dzisiaj wystawę pani Małgorzaty Wielek-Mandreli. Przywitajmy naszą artystkę brawami. Witamy w Nowym Sączu, chociaż urodziła się w Limanowej. Ja króciusieńko przypomnę, jest absolwentką Liceum Plastycznego imieniem Kenara w Zakopanem, a potem Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Na tej akademii również zrobiła doktorat, więc miło nam, pani doktor Małgorzato. Ma na swoim koncie już spory dorobek. Brała udział w ponad 60 pokazach takich zbiorowych. No i jest laureatką wielu ważnych wyróżnień. Tradycyjnie poproszę o komentarz profesora Andrzeja Szarka, a potem oddamy głos pani Małgorzacie. Dziękuję bardzo. Jak widać, proszę Państwa, czy słychać bardziej, a szkoła Kenara się rozwija, ponieważ do tej pory tylko rzeźbiarzy wypuszczali na świat, a tutaj, proszę bardzo, malarstwo wyszło na wierzch. Mamy wspaniałą malarkę, tak? Tak, skoro jestem rzeźbiarek. Proszę Państwa, Małgosia nie da się lubić tak od razu. To nie jest możliwe, żeby jej obrazy tak natychmiast polubić. One są po prostu, nie chcę powiedzieć trudne, ale są wymagające dla odbiorcy. Na to wymaganie składa się wiele czynników. Otóż ukryty jakiś psychologiczny element, o którym nie ma sensu rozmawiać ani pytać, ponieważ to jest jej własna tajemnica. A po drugie, Małgorzata jest kolorystką. To kolorystką, która sobie utrudniła życie, ograniczając paletę kolorystyczną. Ta ograniczona paleta kolorystyczna, którą Państwo jesteście tutaj świadkami, oglądacie to, również jest pozorną, ograniczoną paletą. Dlatego, że na pierwszy rzut oka ona jest szarą malarką, jest ciemną malarką, a może nawet i ponurą albo melancholijną malarką. Dlatego trzeba ją poznać, czyli inaczej mówiąc, dłużej postać przy takim obrazie, przyglądnąć się, a ten obraz nas zaczyna wprowadzać do własnego wnętrza. Namawia nas w sposób jakiś taki niezwykły, bardzo osobisty, dziwny, ponieważ po jakiejś takiej chwili dłuższej obcowania z tym malarstwem stajemy się jakby częścią tych obrazów, a więc zaczynamy płynąć z tymi różnymi i przedmiotami, i chmurami, które zmieniają się raz w to jakieś zwierzątko, to raz w człowieka, to raz w portret, to raz w ducha albo jeszcze coś takiego. I to, co się zmienia, ta literatura, ona jest gdzieś tutaj w tym malarstwie na drugim miejscu, no bo przecież autorka tak chciała, jest skryta, skromna i niezwykle sympatyczna. Gdyby Frida Kahlo, meksykańska znakomita malarka, miała swoją akademię albo szkołę, to pewnie Małgosia byłaby jej ulubienicą, można by tak powiedzieć, bo widać, że jakby ten świat niezwykle uczciwego malowania Fridy Kahlo, gdzieś tutaj ja też odkrywam, a to nic złego, to jest najlepsza szkoła na świecie. Dziękuję. Thank you.
Dziękuję Ci, Andrzej, za tak miłe wprowadzenie. Lepiej bym, chyba nic lepszego na swój temat nie usłyszałam do tej pory, że dzięki. Dziękuję Pani Dyrektor za zaproszenie i naprawdę pierwszy raz jestem w tym miejscu i jestem pełna podziwu dla tak dobrej, pozytywnej działalności. Więc tak jak powiedziałaś, Andrzej, jestem malarką, a w Szkole Kenera wzięłam się stąd, że najbliższa szkoła plastyczna to była właśnie w Zakopanem, a to, że tam nie było malarstwa, to już było moje ubolewanie ciągłe. Więc malowałam cały czas na własną rękę, robiłam rzeźbę w drewnie i to było po prostu strasznie męczące fizyczna robota, którą przetrwałam przez 5 lat. No i później akademia, rzeczywiście już robiłam to, co chciałam i no i tak już trwam, brnę cały czas w te rejony do dzisiaj. Te obrazy, które dzisiaj pokazuję, to są w większości właściwie w najnowsze rzeczy, to z 2012 roku, kilka z 13. Jest to kompletny taki właściwie miks, strasznie są zróżnicowane te obrazy, za to Andrzeja właśnie podziwiam, że udało mu się to powiesić jakoś z sensem, że to się da przełknąć i oglądać. Dzięki za słowa porównania i jakieś nawiązania, skojarzenia z Fridą. To jest rzeczywiście malarka, która na pewno nie jest mi obojętna. To jest takie malarstwo bardzo, bardzo psychodeliczne, gdzieś tam mało przyjemne, można powiedzieć, może dlatego trudno je lubić. Trudno komuś byłoby może to powiesić na ścianie. Niemniej myślę, że to ma jakiś tam sens i zapraszam wszystkich gorąco do oglądania tych obrazów. Może okazać się, że w jakimś takim bliższej konfrontacji, dłuższej, to nie jest aż tak dramatyczne i traumatyczne przeżycie, oglądanie tego wszystkiego. Dzięki za tak liczne przybycie, bo jestem zaskoczona, że tak sporo ludzi jednak interesuje się sztuką. Generalnie jest tak, z własnego doświadczenia wiem, że w miejscu jakimś tam obcy, powiedzmy nie w tym miejscu, gdzie ja mieszkam, jak robię wystawę, to po prostu prawie nikt nie przychodzi. Muszę sama wypić wino wernisażowe. Także bardzo dzięki za przybycie. No. Tak. Andrzej nie podziela mojego zdania, no ale zobaczymy za chwilę. Więc dzięki za wszystko i razem z gospodarzami myślę, że mogę wszystkich zaprosić tutaj na poczęstunek i na wino i inne takie rarytasy, które tutaj widzimy. Dziękuję. Tak, to my dziękujemy, bardzo dziękujemy. Gratulujemy wystawy, będziemy śledzić rozwój, bo artysta podobno rozwija się ciągle. A Państwa zapraszam tak na symboliczną lampkę wina. No i oczywiście zachęcam do rozmów. Do M, tak? No i proszę dzwonić. Dziękujemy.